Cześć, cześć. Auryczny Tarot. Witam Was serdecznie w następnym tygodniu, w kolejnym tygodniu. Tym razem od 13 do 19 kwietnia. Zobaczmy, jakie przesłanie dla Was będzie na ten tydzień, dla wszystkich znaków Zodiaku. Bardzo Wam dziękuję za życzenia świąteczne, za Wasz udział tutaj na kanale. Fajnie, że jesteście, fajnie, bardzo się cieszę. Również Wam przesyłam moc pozytywnych energii, wibracji. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Mam nadzieję, że dajecie radę i że odnajdujecie się w tej nowej dla nas wszystkich rzeczywistości. Pamiętajcie o tym, aby pomagać sobie nawzajem, jeżeli wymaga tego sytuacja. Dbajcie o siebie i bądźcie dzielni. Przesyłam Wam moc pozytywnych wibracji, ochronnej aury i dobrego przyszłego tygodnia. Mam nadzieję, że tak się on również będzie objawiał tutaj w kartach, że karty również będą chciały pokazać wyłącznie dobre perspektywy. Jeżeli nawet traficie na przesłanie, które jest dosyć trudne dla Was, które wymaga od Was jakiejś uwagi, może przepracowania pewnych spraw, bierzcie tylko dobre rzeczy do siebie. Nie przywiązujcie się do tego, co złe, nawet jeżeli usłyszycie coś, co Wam się nie podoba. Zwróćcie uwagę na to, co potrzebne jest Wam, bo ten kanał właśnie jest po to, żeby przekazywał Wam energię, aurę tych okoliczności, sytuacji, które wokół Was się dzieją, przestrzegając Was niejako przed czymś, co być może pomoże Wam uchronić się przed jakimiś sytuacjami, które niekoniecznie są po Waszej myśli. A więc nie bójcie się, tylko otwórzcie się na to, co warte usłyszenia i na to, co warte dostrojenia. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji. I przechodzimy do czytań. I zobaczmy, wodniki, co u Was w tygodniu od 13 do 19 kwietnia. Co stanowi wyzwanie dla Was? Jaka trudność w tym tygodniu może chcieć Wam się plątać pod nogami? I jaka rada na to wszystko? Wyzwanie. Jaka trudność w tym tygodniu dla wodników? I rada. Akcent tego tygodnia to formułowanie strategii. To odpowiedź na pytanie, czy poczyniłem wszystkie niezbędne przygotowania do moich starań. A więc taki tydzień może, który będzie chciał w Was wzbudzić pewne pytania, pewne wątpliwości, będzie może też Was nakłaniał do szukania dodatkowych rozwiązań w celu ulepszenia pewnych procesów. To tydzień planowania pewnych spraw, a więc może będziecie chcieli coś planować na dłuższą lub bliższą sobie przyszłość. To tydzień, który będzie chciał Was przygotować do tego, w którym momencie wystartować, w którym momencie z czymś zacząć działać. Może chcieć pobudzać Was taką energię stratega, a więc zarówno koncepcji, jak i sposobu myślenia, sposobu działania także i wdrażania pewnych spraw. To może mieć takie odbicie w Waszej aurze chociażby komunikowania się z innymi, w aurze bycia zgodnego ze sobą. A więc tutaj możecie w tym tygodniu wykazywać się taką energią trochę chodzenia na palcach, albo trochę wycofania, lub też próby przełamania pewnego lęku, oporu. Ten tydzień może chcieć Was pchać w taką stronę realizacji swoich celów, mocnej realizacji swoich celów. Trochę możecie mieć taką naturę kocią w tym tygodniu lub taka aura, taka energia wokół Was się będzie krystalizowała, takiego czekania na odpowiedni skok, czekania na odpowiedni moment. Coś może chcieć Was również dopaść w najmniej oczekiwanym momencie lub to Wy będziecie się z czymś mierzyć właśnie w taki sposób. To, co jest wyzwaniem dla Was, to niespodzianka, a więc coś, co jest nieodkryte, tajemnicze, jak sama nazwa wskazuje, niespodziewane. A więc to mogą być wszelkie różne informacje do Was płynące, pewne komunikaty także, deklaracje, sposób zachowania, a i również sytuacje lub wszystko to, co dla Was nowe. Coś, czego się nie spodziewaliście, coś, co się przed Wami właśnie objawi w tym tygodniu, coś, na co wpadniecie, czemu stawicie czoła. To może być również energia Was samych, a więc wyzwaniem może być to, żebyście Wy odkryli siebie lub wyszli zza pewnej kurtyny tego poczucia może bezpieczeństwa, tego, co już Wam znane, w kierunku tego, co nowe.
Wyzwaniem dla niektórych również w tym tygodniu jest dostrzeżenie znaków, które do Was płyną, a więc nie tak oczywistych komunikatów, informacji, tych na papierze, w formie cyfrowej, tylko między wierszami, tylko tego, co gdzieś, to, co miało Wasze oko nie dostrzec. To dla niektórych również odkrycie samych siebie, możliwości, potencjałów, chęci pójścia tam, gdzie zaglądacie, gdzie Was korci, gdzie jest ciekawość w Was, aby w tym kierunku podążać. To, co może Was w tym tygodniu hamować, to pewne wahanie. Czy iść, czy robić, czy ja się boję, czy ja chcę, czy mam tę pewność w sobie, aby podążać w tym kierunku. To również pewne opóźnienia, a więc coś może przyjść z opóźnieniem lub to Wy będziecie się do czegoś z opóźnieniem ustosunkowywać. A więc tutaj trudność może być taka, żeby to zgrać w czasie, żeby to, co odkryjecie, to, na co wpadniecie, co zajmie Waszą uwagę, aby na to zareagować w odpowiednim momencie, aby się do tego ustosunkować odpowiednio wcześnie lub nie za późno, mówiąc inaczej. Możecie też nie być pewni swoich strategii, możecie też nie być pewni swoich kroków, tego, czy to, w co wchodzicie, to, co jest dla Was tym wyzwaniem, ma sens, czy jest słuszne. Trudnością dla niektórych w tym tygodniu jest strach, lęk przed tym, co nieznane, przed tym, co inne, jeszcze tajemnicze. Możecie sobie zadawać w tym tygodniu pytania, co Was hamuje przed tym, żeby pójść dalej. Jak mogę nauczyć się lepiej ufać własnym mocnym stronom, swojej pewności siebie? Jak mam siebie przekonać również do pewnych spraw? Bo dla niektórych wodników to jest takie pytanie. Czy jesteście pewni tego, dokąd zmierzacie? Czy jesteście pewni podejmowanych przez Was kroków? To może być również odkrycie w tym tygodniu dla niektórych z Was, że nie posiadacie tej pewności, że nie ma w Was przekonania do czegoś. A więc tutaj to wahanie gdzieś się bardzo mocno pokazuje. Przy okazji tych strategii, przy okazji tego oczekiwania na właściwy moment, na dobrą koniunkturę, na dobrą aurę danej sytuacji, aby się wstrzelić w odpowiedni moment, ale też aby się nie minąć z tym, czego już nie da się cofnąć. A jednocześnie odkrywacie coś w tym tygodniu. Może w sobie, może w innych, może w sytuacji, która Wam towarzyszy. Radą dla Was jest sprawiedliwość, zaciekłość i zaangażowanie. A więc zderzenie się oko w oko z sytuacją, zderzenie się oko w oko z prawdą. Bez dodatkowych warstw, które mogą przesłaniać Wam pewien obraz. Tylko tak zupełnie sauté. Tydzień zachęca Was również do tego, abyście walczyły o to, co dla Was słuszne. Abyście walczyły o to, co jest dla Was ważne. Abyście nie poddawały się w tej bitwie, ale również pokazuje, abyście umiały robić to dobrym słowem, właściwym do danej sytuacji. To również tydzień, który mówi do Was, nie wchodź we wszystkie spory, które gdzieś się mogą pojawić, nie wchodź we wszystkie sytuacje, które się przed Tobą odkrywają, a niekoniecznie wołają do Ciebie, abyś w nich uczestniczył. Tydzień nakłania Cię do tego, że jaką ścieżką byś nie podążał, bądź zaangażowany w to, co jest sprawiedliwe. Ten tydzień również chce Cię nauczyć, drogi wodniku, że Twój wróg, z którym może walczysz, może okazać się przyjacielem lub nawet nauczycielem. A więc wybieraj mądrze swojej bitwy do stoczenia. Patrz na to, z kim i o co walczysz lub się spierasz. To sygnał również dla niektórych wodników, że nie każda konfrontacja oznacza od razu walkę. Może to będzie odkrycie tego tygodnia. Ważne, abyście pozostali pewni siebie, abyście wykazali się gotowością i chęcią do tego, żeby czemuś stawić czoła. A zobaczmy, jakie przesłanie od aniołów jeszcze dla Was, drogie wodniki. Wodnik i tydzień od 13 do 19 kwietnia. Co dla Was, drogie wodniki? Jakie przesłanie dla wodników? Wodnik. Jakie przesłanie dla wodników? A więc mądrość. Można zdobyć wiedzę, lecz mądrość pochodzi od Boga. Wsłuchaj się w siebie, by usłyszeć mądrość swojej duszy. Dzięki temu będziesz podejmować decyzje i działać w zgodzie ze swoim nieskończonym ja. Mądrość pozwala spojrzeć na życie z nowej perspektywy. W
wszelkie dramaty i lęki przestają być istotne w zestawieniu ze wspaniałością, którą teraz widzisz. Krocz ścieżką życia niczym mędrzec, a wszyscy będą szanować Cię i cenić. Afirmacja wsłuchuje się w swoją mądrość. A więc, drogie wodniki, ten tydzień pod hasłem mądrości, pod hasłem pokonania tego, co może wbudzić Was strach. Odnieście się do tego, co stanowi Waszą wiedzę, co stanowi Waszą mądrość, czym się kierujecie w życiu, jakie wartości mają dla Was szczególne znaczenie. I kroczcie tą drogą. Nie wahajcie się. Pozytywnej i ochronnej aury tego tygodnia dla Was, drogie wodniki. Do zobaczenia za tydzień. Zapraszam. Ryby.